Siema, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Swojskie Gotowanie. Dziś będę wędził ryby. Te okazy, które widzieliście na tym zdjęciu na początku filmu, ponieważ wędziłem pstrągi, wędziłem łososie, ale karpia i tołpygi nie wędziłem. Jedna tołpyga 7 kg, karp 4,5 kg, czyli są to ryby ogromne. Nie będzie z tym, z obraniem ich, myślę, problemu, ponieważ one mają już chyba kości, a nie ości. Będą się nasalały na mokro minimum 12 godzin, czyli za chwilę sobie je obiorę, pokroję i zapekluję. A jutro na haki i wędzenie. Co wyjdzie, zobaczymy. Tak jak mówię, takich ryb jeszcze nie wędziłem. Łososia i pstrąga kilka razy zdarzyło się. Przy okazji tego filmu chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, których jest już 11 tysięcy i powoli przybywa. Filmów trochę mniej teraz, ponieważ mam jakieś tam ograniczenia czasowe, ale coś tam w miarę moich możliwości będę wrzucał, więc zapraszam do oglądania, do komentowania oczywiście, do lajkowania i kto chce śledzić mój kanał, jeśli coś tam będę wrzucał, to niech wciśnie sobie taki dzwoneczek, który będzie Was informował zawsze wtedy, kiedy coś nowego dodam. Także zapraszam do oglądania tego filmu. A więc zostałem wyproszony grzecznie na dwór przez mojego kamerzystę, który tam jest z tyłu i się nie ujawnia. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że są trzy ryby, dlatego że dostawca albo dostawcy, może ich było dwóch, jeszcze nie wiem, ale się dowiem, przywieźli dwie tołpygi, ta jedna jest mniejsza, nie ważyłem jeszcze, ale myślę, że z piątkę ma na pewno. No i w sumie to może i racja, jak jest trochę wietrznie, ale jest słońce, jest ciepło. Rozwinę sobie wąż z wodą i na pewno będzie mniej bałaganu na dworzu niż w domu. A głowę skarpia to jeszcze wykorzystam, sobie wgotuję i tak jak to się robi z taką zupę rybną jakby, ale to może kiedyś w innym filmie. Dobra, teraz tak, fragment, to nie będzie taki krótki fragment, dlatego pominę ten moment oprawiania tych ryb, bo na pewno je obiorę i to będzie strasznie krwawo i tego nie pokażę. Także widzimy się po tym właśnie, po tej czynności. No i jestem już po oprawianiu tych rekinów, ale normalnie pozdrawiam Rychu. Masakra. 5 lat, kurde, krócej będę żył. Pokaż może te okazy. Obrane, tak jak widać, ale myślę, raczej tak mi się wydaje, że pewnie do wędzenia nie było to konieczne, bo skóra pewnie zjadana nie będzie. Tu mamy głowę z tego karpia, która za chwilę będzie ugotowana, a reszta poszła dla kotów, bo kilka ich tu mamy. I co teraz? Teraz solanka. To powędruje w solankę na mokro, tak jak mówiłem. I to będzie stężenie 10%. Kilogram soli, peklo soli. To co? Peklo soli. Dobrze słyszeliście. To nic. Chemia teraz jest wszędzie, także peklo sól. Kilogram na 10 litrów wody. I jutro o godzinie tej samej... Ty... Kupiłeś zegar? O godzinie 17.15 o godzinie 18.00 wyciągam te ryby i ten troszkę uciekną na haki wędzarnicze i do wędzarni wędzone na ciepło. Co wyjdzie, zobaczymy. A teraz muszę je pokroić w takie o, nie wiem, dzwonki czy tam jakieś inne instrumenty, ale myślę, że tak to zrobię i znowu to pominę, bo myślę, że mogę dużo różnych dziwnych słów użyć podczas tego
tego krojenia, tych okazów. Przystępuję do działania. Nie wiem, długie mam włosy, krótkie. Może będzie widać po tym czasie, że się robią siwe. Także za chwilę się widzimy. Dobrze, że pominąłem ten fragment. Teraz już troszkę ochłonąłem. Nawet podczas robienia solanki, bo masakra. Grube kości, ości i tak dalej, ale robota zrobiona. Tu jest solanka, tak jak mówiłem, 10%. Tu widać nawet na tej skali. Może pokażesz mój nadworny kamerzysto, że troszkę się objętość zwiększyła, ponieważ na te 10 litrów wody, bo tyle tu było, przyszła sól, peklosól, kilogram. I objętościowo się to zwiększyło, tak jak widać. Ryba pocięta na takie wielkie dzwony. Proszę zobaczyć. Takie dzwony, że ale to... No Rychu dawał jeść. Sam nie zjadł, a rybą dał, tak jak widać. Tłuściożki takie ładne. Ale do wędzenia właśnie musi być tłusta ryba. Tak jak właśnie ta... Tołpyga, karp, łosoś, strąg właśnie. I teraz co? Do tej solanki to przekładamy. Na te właśnie minimum 12 godzin. Co było widać na naszym pięknym nowym zegarze, którego nie pokazuję. Dobra, przekładamy te ryby i ten, i co? I aha, jeszcze może karpia pokażemy. Takie kurde dzwony, że ja pierdzielę. No, wspaniałe. I jutro wyciągam, osuszam i wędzę. Pa! I ryby nasolone. 16 godzin sobie pływały w tej solance. Teraz powędrują na haki. Zwykłe haki wędzarnicze, nie jakieś tam do ryb specjalne. To znaczy, do ryb to też są wędzarnicze, ale ja to mam zwykłe takie. O, od tych wędzonek. I teraz tak, na przykład. Ale wielki ten kawał. I teraz nabijamy to, powiedzmy tak, żeby to było. Pokażę może. Skóra jak na byku. Ale to nic. Damy radę chyba. O. I coś takiego. O. Pięknie to będzie wyglądało. I teraz to musi sobie pięknie ocieknąć. I potem do wędzarni i wędzenie. Myślę kilka ładnych godzin. Nie powiem ile, bo robię to, te ryby robię pierwszy raz. Ale na pewno do ładnego koloru jak zawsze. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz sobie to wszystko przygotuję. Musi to trochę powisieć, bo jednak niestety, ale jestem rozśmieszany. Właśnie. Dobra, nabijam, wieszam. I wędzę. I osuszanie, ponieważ do wędzarni musi być suche, ale normalnie. Piękna ryba. Ryby! Ta-dam! Gotowe. 9 godzin wędzenia. Trochę ciepłym, trochę zimnym dymem. Wygląda pięknie, jak tak samo smakuje. To będzie grubo. I co? Trzeba to spróbować. Pokaż może, jak to wygląda. Tu jest karp, tu jest tołpygi dwie. I teraz jeśli chodzi co? O stężenie solanki. To jest tak, że ja dałem 10% solankę. Ale to jest dużo, bo różne są tam proporcje. 80 gramów i nie wiadomo co, ale też to jest kawał ryby, a nie jakieś tam popierdółki. Także chciałem... 15 godzin było w tym, w tej właśnie solance i chodziło mi o to, żeby to w miarę szybko się... To mucha lata. Niedobrze. Żeby to się w miarę szybko przepeklowało, żeby to przeszło tą solą. I teraz właśnie należy to spróbować. Przygotowałem sobie... Dobra, ty przygotowałaś. Kurde, wydało się. Z tamtej strony jest kobieta. Karpia. Sobie tu odsunę resztę. Pokażę karpia, jak pięknie wygląda.
Ja pierdzielę. Drzewo bukowe i potem troszkę mokrej olszyny, a bukowe było suche. Zobaczcie, jak pięknie, normalnie jak malowany. A zapach taki, że szkoda gadać. Jeszcze ciepłe, to dosłownie dopiero wyjęte z wędzarni. Dobra, karpik jest tu, taki tam pierwszy kawałek w miarę. No i ten, to pyga, może ta. Też taka, taka, o. Nie zjem na pewno całego, no ale też na bok do odsu. Ja piję, przymarzło. Dobra, zacznę może od tego, czyli od tą pygi. Zobaczymy, co to będzie. Zawsze, jak pokazywałem jakieś degustacje i konsumpcje w moim wykonaniu, to było tylko słychać, a teraz będzie i słychać, i widać. Pokaż, jak będę ciapał. Tu tak jest. Ja płetw nie ucinałem, bo po co? Gryzę. Kurde. A je. Nie jest, dla mnie nie jest za dużo soli, naprawdę. 10. Oho. 10 tych procent stronka sam tłuszcz, tłuszczocha. Ręce jeszcze mam troszkę od tego, od kijów wędzarniczych. Zaje, pyszne. O Boże. Weź to, człowieku. Chociaż nie, jestem na masie teraz, bo... Czy jak nie ryba, bez kitu. Super, smakuje. Dobra, nie będę się jednym tu ogarł. Daję pyszne. Karp. Próbujemy karpika. Zmarznięty jeszcze. Dobra, teraz tak. Skóra na pewno nie będzie jedzona, więc można ją obciągnąć, tą skórę. A tak się uśmiechnęłaś. Ja pierdzielę. Pyszne, ale co wam powiem? To wam powiem, ale wam powiem. Zupełnie inne ryby. Dlatego, że karp taki jest bardziej, jakby to powiedzieć, inaczej powiem. I jeszcze musi trafić do wędzarni. No, bez kitu. No, naprawdę. Do wędzarni muszę dodać jeszcze. Dobrze, że to 4 kawałki. A to jest, to nie potrzebuję, bo wziąłem taki duży, największy kawałek, znaczy jeden z największych. Jest zupełnie inna ryba niż ten karp. Ale to może już co? To pójdzie do wędzarni na trochę jeszcze. A pominiemy ten fragment, potem zakończymy po prostu ten film na tym. Tylko po prostu karp musi być dłużej niż tą pyga. Nie wiem, inne mięso może coś. Także widać różnicę w tych dwóch rybach. To ja sobie teraz smoknęłem. Moknąłem może, co? No właśnie, poprawna polszczyzna. I teraz tak, zapraszam do lajkowania, do komentowania. Najlepiej samych dobrych komentarzy, ale niestety tego się nie da. Do subskrybowania, nie mówiłem jeszcze o subskrybowaniu, nie mówiłem. Do subskrybowania, do komentowania, do dzwoneczka. Nacisnąć dzwoneczek, naciśnijcie, żeby was informował, kiedy wrzucę kolejny film, a wrzucę niedługo już znowu, bo coś tam jest na rzeczy, także smacznego życzę, pozdrawiam, pa!